Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. You ready to get supersized? She had to. Today I've got the big Fruit Loop. He's Join me on my Fat Positive Radio Show. Which didn't last long because she Ostatnio trafiłem na kilka filmów, rolek i materiałów dotyczących otyłości, nadwagi i akceptacji i tknęło mnie to do pewnych przemyśleń, którymi chciałbym się dziś z wami podzielić. Tym bardziej, że już kilka razy o ten problem zawadziłem, choćby w ramach filmu o Amberlynn Reed czy o Shush, która chrzaniła swoje kocopoły o nieszkodliwości nadwagi. Link do tego filmu macie tutaj w karcie. I za każdym razem trafiały się osoby, które starały się przypiąć mi łatkę, na przykład fatfoba, albo osoby, która śmieje się z człowieka w kryzysie, kompletnie przy tym omijając istotę problemu. Postanowiłem zatem zrobić ten bardzo spontaniczny film o wmawianiu, że choroba nie jest chorobą, o wyśmiewaniu, o dyskryminacji i o moich zmaganiach z tym tematem. Porozmawiajmy o otyłości. To nie jest film, w którym będę analizował statystyki, przedstawiał podział grup, czy omawiał szczegóły wykresów. Ale musimy bardzo krótko porozmawiać o cyferkach. Znalazłem różne statystyki, ale będę opierał się na tych z raportu Cukier, otyłość, konsekwencje, opublikowanego na stronach NFZ. Link do niego macie w opisie. No i muszę przyznać, że dane są porażające. Co czwarty dorosły Polak jest otyły, a aż 60% z nas ma nadwagę. To już nie jest sprawa jakiejś garstki ludzi, jakiegoś wąskiego środowiska, małej grupy, tylko problem, który dotyka prawie każdą rodzinę w tym kraju. A żeby tego było mało, to problem, który w coraz większym stopniu dotyczy też dzieci, bo odsetek tych z nadwagą i otyłością rośnie ekspresowo. Tak jak ekspresowo mogą rosnąć wyświetlenia tego filmu, jeśli zostawisz pod nim lajka i komentarz, bo dzięki temu YouTube pokazuje go większej ilości ludzi. Dzięki. Wiecie na przykład, że za ponad 60% przypadków nadciśnienia tętniczego odpowiada otyłość? No, ja nie wiedziałem. W filmie Oszusz wskazałem następstwa zdrowotne związane z nadwagą. Jak możecie się domyślić, tych związanych z otyłością będzie wielokrotnie więcej. Choroby, których źródłem lub ważnym czynnikiem sprzyjającym jest otyłość, można wymieniać naprawdę bardzo, bardzo długo. To będzie taka skrócona lista ze skróconej listy z tych najważniejszych. Zaczynając choćby od cukrzycy typu drugiego, wspomnianego wcześniej nadciśnienia, choroby układu sercowo-naczyniowego jak miażdżyca, udary, niewydolność serca. Zobaczcie choćby, że wielu z tych aktywistów z początku tego filmu umarło w następstwie zawału. Idąc dalej, niewydolność nerek, zapalenie trzustki, choroby układu oddechowego, oczywiście wszystkie dolegliwości i choroby układu ruchu, kości i stawów. Co jest dość oczywiste, jeśli twój szkielet musi nosić zdecydowanie więcej masy. A idąc dalej, nawet niektóre nowotwory. Ale wiecie, co łączy tych ludzi z początku tego filmu? No oczywiście oprócz tego, że mówili, że to nic złego, jeśli masz kilkadziesiąt kilogramów za dużo. To, że umarli w okolicach 30 roku życia. I wydaje mi się, że to jest najlepszy, taki najbardziej widoczny dowód na tę szkodliwość, gdy widzimy młode osoby, osoby w naszym wieku, które umarły o 30-40 lat za wcześnie. Osoby, które gdyby nie ich styl życia, mogłyby dalej żyć. Mówienie o tym, że otyłość jest okej, że pewnie nie musisz z nią nic robić, co właśnie twierdzili ci ludzie, jest nie tylko zakłamywaniem rzeczywistości, nie tylko chowaniem głowy w piasek, ale jest też przekonywaniem wszystkich ludzi dookoła, żeby schowali głowę w piasek. To trochę tak, jakbyśmy mówili alkoholikowi, że to przecież nic złego, że od 2 lat rzadko trzeźwieje, że to jest jego życie i że wszyscy powinniśmy zaakceptować jego decyzje życiowe. Normalizowanie tego, mówienie ludziom, że przecież mogą ważyć 60, 70 czy nawet jeszcze więcej kilogramów ponad normę i wszystko będzie okej, sprawia, że taki stan przestaje szokować. Ludzie obywają się z takim stanem, który jest bardzo szkodliwy dla ich zdrowia.
Taki potencjalny człowiek, który widzi, że jego waga pokazuje już 3 cyferki, a BMI przekroczyło 30, zamiast skierować się po fachową pomoc, może przecież popatrzeć na swojego ulubionego TikTokowego aktywistę, który zrobi kolejnego mukbanga i będzie mówił, że przecież wszystko jest okej, że nie trzeba absolutnie nic robić. I nie odpali się w głowie tego naszego potencjalnego człowieka żaden alarm. Żaden alarm mówiący, że to zaszło za daleko, że to nie jest dobra droga. Ludzie między innymi z powodu takich treści ignorują ostrzeżenia, ignorują znaki, które daje im ich własne ciało. I jasne, możesz ważyć ile ci się podoba. Jeśli czujesz się dobrze, jeśli jesteś świadomy, świadoma tego, jakie następstwa niesie ze sobą otyłość i się na to decydujesz, to naprawdę nie jest moją sprawą mówić ci, jak masz żyć. Ale wiem też, że nie wszyscy tak do tego podchodzą. I tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego elementu tej układanki. Co jako społeczeństwo robimy osobom otyłym? Bo oczywiście, że nikt nie powinien być wyśmiewany, wyszydzany za to, ile waży, ile ma tkanki tłuszczowej, jakie ma BMI, czy ma sześciopak, czy go nie ma. Osobiście chciałbym, aby ludzie postrzegali mnie nie za to, jak wyglądam, jaką mam mordę, jaki brzuch, ale za to, kim jestem, co robię i co mówię. I tak też staram się traktować ludzi. Ale to nie znaczy, że od teraz trzeba usunąć z przestrzeni publicznej wszystkie informacje mówiące o szkodliwości posiadania nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Nie można mówić, że stan, który doprowadza do tysięcy śmierci rocznie, który jest jedną z najważniejszych chorób cywilizacyjnych, jest fajny i teraz mamy udawać, że wszystko jest okej, że wszystko jest git. No bo nie jest. Z drugiej jednak strony, kto z nas nie słyszał jakiegoś żartu o grubasach? Kto nie słyszał jakiejś ciętej uwagi w stronę koleżanki wyśmiewającej jej masę? Kto nie słyszał kolegów wyśmiewających brzuch? Stygmatyzacja ludzi, a nawet ich dyskryminacja, to rzeczy, które istnieją i musimy się z tym mierzyć. Rzeczy, przez które ludzie cierpią. Ale nie możemy iść ze skrajności w skrajność. Skoro mamy nie poniżać ludzi, to musimy im teraz mówić, że wszystko jest super. Nawet gdy nie jest. Bo skrajności prawie zawsze są złe. Wytykanie kogokolwiek, wyśmiewanie ze względu na masę ciała, a w skrajnych przypadkach dyskryminacja, raczej nie pomogą w zmianie trybu życia. I nieważne, czy ktoś ma tylko oponkę, ma otyłość 3 stopnia, albo w drugą stronę, jest wyśmiewanym przez wszystkich chuderlakiem, takim jak ja byłem przez całą podstawówkę. Ale nie doprowadźmy też proszę do sytuacji, jak w opowiadaniu Harrison Bengeron, Kurta Vonneguta, w którym ludzie w ramach wyrównywania szans byli ciągnięci w dół, a nie w górę. Co zatem powinniśmy robić? Chyba najważniejsze, co możemy, to nie słuchać ludzi, czy to w internecie, czy w naszym otoczeniu, którzy mówią nam, jak mamy żyć. Zarówno tych, którzy mówią nam, że jeśli nie wyglądamy w określony sposób, to jesteśmy kimś gorszym, jak i tych, którzy wmawiają nam, że poważna choroba to nic złego. Jedyne osoby, których warto słuchać w tym temacie, to lekarze, którzy opierają swoje zdanie na wiarygodnych i konkretnych źródłach. To tyle. I to już wszystko dziś. Jeśli podobał się ten film, to zapraszam do zostawienia łapki w górę i suba oraz żeby zajrzeć na stream tutaj na YouTubie, który odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca. A jeśli chcecie pogadać choćby o temacie tego filmu, to zapraszam na naszego Discorda, gdzie mamy naprawdę świetną i zgraną atmosferę. A teraz już nie zostaje mi nic więcej, tylko życzyć Wam szczęśliwego nowego roku. Niech ten 2024 będzie lepszy niż 2023, 2020 i wszystkie lata wcześniejsze. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.